tej strony Kulian, a w dzisiejszym odcinku będziemy razem z moją ciocią pojść laki. Ciocia już tam stoi. Wujek jedzie po krowy, więc będzie co oglądać. Pokażę wam całą halę, jak wygląda mniej więcej proces dojenia krów. I tutaj już ciocia stoi? Już ciocia stoi, stoi. No ja wiem, że stoi. No nie zdążyłem wam już pokazać, jak... O! Można sobie zobaczyć, jak ciocia napełnia. Jak ciocia napełnia smoczki. Nie działa coś? Jak ciocia napełnia smoczki do cielaków. Cielaki. Już wiedzą, co znaczy smoczki. Coś nie działa. Tak, pojazd, którym przewozi się mleko, nazywa się Milk Taxi i ma pojemność 103 litrów. 130 litrów. Więc nie wiem, prawda. Teraz tak, czy to się napełnia? Mleko ma temperaturę około ilo? Około 30, pomiędzy 38 a 40 stopni Celsjusza. Tak to wygląda, jak ciocia napełnia smoczki cielakom. Te cielaki to... No kurde, do smoczka cielak! Cielak ssaj. One ssają, tak? Tak, wiem. Jest 8 cielaków w jednym takim, to się nazywa patyko, ale niektórzy mówią zagroda. Czekajcie, muszę to rozłożyć. Więc zrobię na chwilę przerwę. Dobra, już rozciągnąłem. Chciałem wam pokazać, jak... Tak to wygląda. Z tyłu są za mną 3 patyki cielaków, które stoją na piasku. A przede mną, teraz już za mną, są 2 patyki cielaków, które stoją na sianie. Na słomie. Słucham? Na słomie są. Na słomie, przepraszam. Bo w Anglii... Ciocia, ty wytłumacz. W Anglii ostatnio brakuje słomy, jest deficyt, dlatego częściowo stoją na piasku krowy, które są przed wycieleniem, i część cielaków też. Tak, deficyt to znaczy, że rolnicy nie spodziewali się... nie tyle słomy się spodziewali, co jest za mało słomy. Susza. Słoma jest bardzo teraz droga. No. To tak drugi raz nagrywam. Bo wcześniej przez przypadek przerwałem. Tak, tak to wygląda. Też już się pają, żeby się napić. Tam stoją. Proszę. Tam. Tutaj stoi... Ile ich? Policzymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, tutaj też. Tak jak mówiłem, albo jeszcze nie mówiłem, w każdym patyku jest 8 cielaków, to 8 smoczków jest takim jednym czymś, mamy takie jedno. Wcześniej były takie dwa z iloma? Po pięć smoczków. Były takie dwa po 5 smoczków, trochę inaczej wyglądały, ale mniej więcej tak samo. Po 5 smoczków, i też były niebieskie. To też jest niebieskie, tam może trochę zobaczyć. Słucham? Co tam? No, to ja pójdę zobaczyć. To pójdę wam pokazać, jak to wyglądało, bo gdy... Że są ze ścianą, widzisz? Tam, widziałem. Wiesz, tu są. Tu są. Jeszcze tutaj tak to wyglądało. Tutaj sobie cielak wszedł za łeb. Tutaj ciocia wujek w zeszłym roku napełniał mlekiem. W temperaturze, no to też już mówiłem. I... cielaki to piły. One nie miały z tym żadnego problemu. Tylko jak cielak jeszcze nie pił takiego smoczka. Niektóre mogły nie pić. No to na przykład też jak mój dziadek podchodził do takiego cielaka, po prostu sezał mu palec do właśnie tak. Tak jak ciocia teraz, żeby wytłumaczyć cielakom, co mają z tym robić. Żeby one tego nie gryzły. Weź wyjmij to kopyto stąd. No. Mogę
pogłaskać sobie. No nie mogę. Mogę sobie pogłaskać jakiegoś ślaka? Nie mają z tym żadnego problemu, że je głaszczę. Już same piją, więc mogę sobie głaskać, bo na przykład tak jak u kotów. Jak będę za długo głaskał kota, który jeszcze nie może pić z miski wody, czy jeść normalnie, to on straci zapach i matka go po prostu porzuci, on już nie będzie żył. On po prostu już umrze. Chyba że ktoś komuś została z dzieciństwa taka butelka, z której kiedyś piło się mleko, dzieci piły, to kot możliwe, że to zessa. Zessa? Możliwe, nie wiem. Po prostu no, jak ktoś będzie miał taki problem, to po prostu, jeśli ktoś ma taką butelkę, to po prostu dajcie kotu i zobaczcie, czy zessa, bo też kot musi się przyzwyczaić do tego. Pokażemy, jak piją. Jak to pije? Piją. No nie widać, musiałbym wejść, ale ja nie mogę. Czy nie mogę wejść? No nie za bardzo. O, tak. Teraz ładnie widać. Nagrywam to kijem. No. Czekają. Muszą czekać. Muszą czekać. One wiedzą, że muszą czekać. Bardziej o. O, tu się przejeżdża. Przejeżdża. Trzeba zostawić. Muszę sobie zakręcać, odkręcać, jak chcę przestawiać. Dosyć to szybko idzie ładnie. Ciocia, to teraz tak zrobimy. Ja będę sobie podjeżdżał, a ty będziesz mnie kamerowała. Że jak tutaj napoisz, to ja sobie podjadę, ty będziesz mnie kamerowała. Ale ty będziesz tak normalnie wlewała, bo to jeszcze nie umiem. Ale myślę, że to już po tych 2 miesiącach będę mógł umieć. Będę może umiał. Wlewać, ale wlewą nie będę, to za gorąca temperatura, mógłbym się poparzyć. No. Więc to jest po prostu mega.